10 najdziwniejszych flag. 10 Guam, wyspa w południowej części archipelagu Marianów w Mikronezji. Stolica to Hagatna. Wszystko ok, ale popatrzcie jeszcze raz na tę flagę. Mi to bardziej przypomina logo biura podróży albo herb drużyny surferów, ale na pewno nie flagę mającą być symbolem dumy narodowej. 9. Suazi. Niewielkie śródlądowe państwo w południowej Afryce graniczące z Mozambikiem i południową Afryką. Nazwa kraju pochodzi od zamieszkujące te tereny plemienia Suazi. Siedzibą parlamentu i króla jest Lobamba. Flaga może nie jest głupia, ale na pewno dziwna. Widzimy na niej charakterystyczną tarczę, która w tym przypadku symbolizuje równowagę między społeczeństwem czarnym i białym. 8. Wyspa Man. Dependencja korony brytyjskiej znajdująca się na wyspie Man należy do archipelagu Wysp Brytyjskich i położonej na Morzu Irlandzkim między Wielką Brytanią a Irlandią. Flaga prezentuje triskelion złożony z ludzkich nóg. Kiedy to zobaczyłem, pomyślałem, co to ma być? Wytłumaczenie wydaje mi się absurdalne. Symbol nawiązuje do powiedzenia, gdziekolwiek mnie rzucisz, będę stał. 7. Mozambik. Państwo położone w południowo-wschodniej Afryce. Granicze z RPA, Suazi, Zimbabwe, Zambią, Malawi i Tanzanią. Przez kilka wieków kolonia portugalska w 1975 roku uzyskała niepodległość. Flaga symbolizuje rozwój kraju. Książka oczywiście intelektualny, motyka rozwój gospodarczy, no ale AK-47... 6. Kirgistan. Państwo w Azji Środkowej. Dość specyficzna flaga, prawda? Głowę bym dał, że to nie flaga państwowa, tylko logo koszykarskiej drużyny. Niestety od 1992 roku jest to oficjalny symbol Kirgistanu, a ta piłka to nie piłka, tylko słońce. 5. Bhutan. Państwo w Azji Południowej we wschodnich Himalajach, graniczące na północy, zachodzie i wschodzie z Chinami, a na południu z Indiami, bez dostępu do morza. Oficjalna nazwa Druk Jul oznacza Królestwo Smoka. Mieszkańcy Bhutanu nazywają siebie Drukpa, czyli ludzie grzmotu. O ile polską flagę jest w stanie narysować każde dziecko, to żeby stworzyć flagę Bhutanu, to chyba trzeba być studentem ostatniego roku na Akademii Sztuk Pięknych. Jest jeszcze jedna rzecz. Popatrzcie. Ten smok ma zeza. 4. Republika Środkowoafrykańska. Państwo śródlądowe w środkowej Afryce w dorzeczach rzek Konga i Shari graniczy z Kamerunem, Czadem, Sudanem, Sudanem Południowym, Demokratyczną Republiką Konga i Kongiem. Pewnie sobie pomyślicie, że każdy z tych kolorów coś znaczy. No właśnie nie. Jest to połączenie flagi francuskiej i panafrykańskiej. Po prostu. 3. Nepal. Demokratyczna Republika Federalna w Azji Południowej, w środkowej części Himalajów, granicząca na północy z Chinami i na południu, wschodzie i zachodzie z Indiami, bez dostępu do morza. Flaga Nepalu to jedyna flaga na świecie, która nie jest prostokątem. Na fladze znajduje się słońce i księżyc. 2. Libia. Współczesna flaga Libii nie jest niczym wyjątkowym i została ustalona w 2011 roku. Popatrzcie jednak na flagę z czasów wojny domowej. Nie, nic się nie zepsuło. Tak wygląda ich symbol. Cała flaga była zielona. 1. Górski Karabach. Terytorium zamieszkane przez Ormian, będące przedmiotem sporu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Obecnie obszar kontrolowany jest przez miejscowych Ormian, wspieranych przez Republikę Armenii. Nie zmieniajcie jakości filmu. Wiem, że wygląda jakby było za dużo pikseli. Ten szlaczek jest symbolem odłączenia się od Armenii, gdyż pozostałe kolory to idealna kopia flagi właśnie tego kraju. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A jeśli napiszecie super, zostawię wam serduszko. Cześć!